mój dziadek, Zbigniew Ryś, w 1940 roku był dowódcą akcji S, która polegała na wysadzeniu Jana Karskiego ze szpitala. Świat według Karskiego jest prosty i nieskomplikowany. Po pierwsze, wszędzie jest demokracja. Jesteśmy dumni z ogólnoświatowej demokracji wprowadzonej z pomocą Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Włoch, Grecji, Szwecji, Rosji, Chin, Indii, Izraela, Libanu, Iraku, Iranu, Afganistanu, Egiptu, Tunezji, Hiszpanii, Brazylii, Kuby, Argentyny, Chile, Japonii, Wietnamu. Demokracja na zawsze, viva demokracja. Po drugie, w demokracji akceptujemy demokratyczne zachowania, jakimi są antydemokratyczne zachowania. To bzdury, czysty wymysł. Kto to potwierdził? I jakim cudem tylko jeden człowiek mógł tego dokonać? Jak to się mogło stać? Była wojna. A on sobie jeździł po kraju, tak? W czasie wojny sobie jeździł. Tak sobie jeździł, zbierał informacje, a potem wywoził je z okupowanej Polski przez Słowację, Węgry, Jugosławię, Włochy, tak? Tak sobie jeździł, zbierał informacje, a potem wywoził je z okupowanej Polski przez Słowację, Węgry, Jugosławię, zawsze musimy być lepsi. My Niemcy łapiemy tak w czasie snów Kaciu Słowaka. My Niemcy torturujemy go, nakłaniamy do zeznań, łamiemy mu szczękę, żebra, wybijamy zęby. My Niemcy, kiedy widzimy, że jest duże prawdopodobieństwo, że indagowany się nie złamie, zmieniamy taktykę. Tak myślimy. My Niemcy potrafimy myśleć, więc my Niemcy w mojej osobie przychodzimy do Karskiego, częstujemy papierosy, koniakiem, rozmawiamy jak z bratem po polsku, bo my Niemcy znamy języki. Karski język zna takie. Cieszymy się z tego i prowadzimy kulturalną rozmowę, bo my Niemcy z kultury słyniemy. Mówimy, że jesteśmy jak braci. Że to od nas, Niemców, dostaliście chrześcijaństwo. Przekonuje, że jeśli Karski urodziłby się w Niemczech, byłby mną, poruszykiem SS.